Niepokojący skutek pandemii. Chodzi o nasze oczy. Pandemia a wada wzroku. Jak zaradzić krótkowzroczności kwarantannowej? Zdaniem australijskich naukowców do połowy tego stulecia około 5 miliardów ludzi będzie krótkowzrocznych. Na pogorszanie wzroku, szczególnie u dzieci, wpływa obecna sytuacja epidemiologiczna. Przez restrykcje pandemiczne, naukę w domu i ograniczenia kontaktów, wszyscy patrzymy na ekrany, tablety i smartfony jeszcze częściej niż zazwyczaj. Większość czasu ludzie spędzają w domu i niewiele wychodzą na świeże powietrze. Ze względu na ciągłe skupianie wzroku na obiektach położonych blisko, oczy nie mają możliwości wybiegnięcia w dal. Brak ruchu jest szczególnie zgubny u dzieci, także w odniesieniu do ich oczu. Unieruchomione dzieci. Najnowsze badania z Holandii i Chin pokazują, że w wyniku restrykcji pandemicznych dramatycznie wzrosła krótkowzroczność, zwłaszcza u dzieci. Nazywano to zjawisko krótkowzrocznością kwarantannową. Na przykład w Chinach dane od ponad 120 tysięcy uczniów w wieku od 6 do 13 lat wykazały, że krótkowzroczność dramatycznie wzrosła w 2020 roku. Jak stwierdzono podczas badań, szczególnie u dzieci w wieku od 6 do 8 lat krótkowzroczność rozpoznawano nawet trzykrotnie częściej niż w poprzednich latach. W tej grupie wiekowej ostrość wzroku zmieniła się o około 0,3 dioptrii w kierunku krótkowzroczności. Szkodliwe czynniki. Takie drastyczne pogorszenie ostrości wzroku u najmłodszych jest szczególnie dramatyczne, ponieważ już we wczesnej młodości decyduje się, czy ktoś staje się krótkowzroczny i czy będzie potrzebował okularów. Kto raz stanie się krótkowzroczny, ten już nie pozbędzie się nigdy tej wady wzroku. Krótkowzroczność zwykle zaczyna się w okresie szkoły podstawowej i nasila się z biegiem lat. Im wcześniej wystąpi, tym będzie silniejsza. Jeśli gałka oczna urośnie za bardzo w wieku od 6 do 10 lat, oznacza to utratę ostrości wzroku. Ciężka krótkowzroczność zwiększa również ryzyko odwarstwienia siatkówki, zaćmy z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego lub późniejszej ślepoty. Im lepsze wykształcenie, tym gorsze oczy. Zdaniem australijskiego Gobrien Holden Vision Institute, zajmującego się higieną wzroku, do połowy tego stulecia około 5 miliardów ludzi, czyli prawdopodobnie połowa światowej populacji, będzie krótkowzrocznych. Szczególnie w krajach uprzemysłowionych liczba osób krótkowzrocznych gwałtownie wzrosła w ostatnich dziesięcioleciach. Ciągły wzrost związany jest ze zmienionymi warunkami życia, ponieważ zdecydowanie mniej czasu ludzie spędzają na świeżym powietrzu i coraz częściej wpatrują się w ekrany komputerów i smartfonów. Istnieje nawet bezpośredni związek między rosnącymi możliwościami edukacyjnymi a słabym wzrokiem. Im wyższy poziom wykształcenia, tym większe ryzyko krótkowzroczności. Wzrost krótkowzroczności wynika głównie z bardzo wczesnego i intensywnego korzystania z komputerów, smartfonów i tabletów, podczas gdy czas spędzony na świeżym powietrzu staje się coraz krótszy, zaznacza profesor Nicole Etter, dyrektorka kliniki okulistycznej na Uniwersytecie Webster. W Azji występuje ponadprzeciętnie wysoka liczba krótkowzrocznych dzieci i młodzieży. Na przykład po II wojnie światowej około 20-30% 20-latków w Hongkongu, Tajwanie i Korei Południowej było krótkowzrocznych. Dziś jest to ponad 80%. W Chinach 4 na 5 młodych ludzi jest teraz krótkowzrocznych. W niektórych krajach azjatyckich wskaźnik ten sięga 95%. Ale także w Europie około połowa młodych dorosłych jest również krótkowzroczna. Dali światło dzienne. Ryzyko krótkowzroczności można zmniejszyć, nie patrząc zbyt długo na obiekty z bliskiej odległości, niezależnie od tego, czy jest to smartfon czy ciekawa książka. Decydującym czynnikiem jest odległość i to, by odrywać wzrok możliwie często, aby oko mogło wybiec w dal. Ryzyko krótkowzroczności zmniejsza się głównie poprzez dłuższe przebywanie na świeżym powietrzu, ponieważ światło dzienne hamuje dalszy wzrost gałki ocznej. W pomieszczeniach natężenie światła wynosi średnio od 300 do 500 luksów, podczas gdy na zewnątrz w jasny letni dzień wynosi około 100 tysięcy luksów. Badania przeprowadzone w Skandynawii pokazują również, że krótkowzroczność nasila się w ciemnej porze roku, podczas gdy w porze jasnej ulega stagnacji.
Niebieskie światło ekranów prowadzi do zaburzeń snu. Ciągłe patrzenie na ekran może szczególnie podrażniać, męczyć i wysuszać oczy dzieci. Zdaniem naukowców nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych nie tylko prowadzi do większej krótkowzroczności, ale także wpływa na percepcję przestrzeni. Może to spowodować niewyraźne widzenie lub zezowanie. Ponadto korzystanie ze smartfonów w godzinach wieczornych jest prawdopodobnie odpowiedzialne za zaburzenia snu. Wysoki udział niebieskiego światła na ekranach hamuje wydzielanie melatoniny, hormonu wywołującego senność, mówi profesor Nicole Etter ze Szpitala Uniwersyteckiego w Münster. Wiele urządzeń ma teraz tryb nocny, który tonuje niebieskie światło, ale nie powinno się w ogóle patrzeć na urządzenia na około 2 godziny przed pójściem spać. Oczy potrzebują odpoczynku i światła. Rodzice powinni ograniczyć czas, przez jaki dzieciom wolno korzystać z mediów cyfrowych, zwłaszcza najmłodszym. Z okulistycznego punktu widzenia komputery osobiste, smartfony czy tablety są całkowicie nieodpowiednie dla dzieci do lat 3, podkreśla profesor Bettina Wabels z Uniwersyteckiej Kliniki Okulistycznej w Bonn. Okulistka zaleca, by najmłodszym w wieku od 4 do 6 lat ograniczyć używanie tych urządzeń do 30 minut dziennie. W wieku szkolnym z punktu widzenia okulisty dopuszczalny byłby czas spędzany przed mediami maksymalnie 1 godziny dziennie, a od około 10 lat do 2 godzin dziennie, mówi profesor Wabels. Ta rada dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, odnosi się także do dorosłych, których oczy też potrzebują przerwy. Dlatego częściej trzeba odrywać wzrok od ekranu, pozwalać oczom błądzić w otoczeniu i spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. Autor: Alexander Freund, Deutsche Welle.